jacy, to wojacy. Wygramy, państwo śpiewają. Nasze koncerty świąteczne, które mają troszkę inną atmosferę niż koncert plenerowy, ale na pewno wiele państwa by jeszcze mogło zaskoczyć, jeżeli tylko państwo zechcą przybyć, a taki koncert już powoli przygotowujemy. Oczywiście te melodie dziewiątej symfonii Dworzaka. Ale żeby przejść tak płynnie może do utworów troszkę lżejszych, zagramy kankana, czyli melodię jest też taki moment podczas koncertów i działalności, że wypada podziękować imiennie. I największym naszym mecenasem, ku państwa zdziwieniu, może się okazać nie osoba, którą jakoś mamy tutaj blisko w Wieruszowie, tylko spogląda na nas z góry. Na każdym koncercie dla nas, dla strażaków, na sztandarach mamy jedno bardzo ważne hasło. Bogu na chwałę! Ludziom na pożytek. Ale w każdym mieście jest taka osoba, która jest zaraz po Bogu. Znaczy, ona nie jest, ale często tak się jej wydaje, że jest. I to jest taki syndrom. Oczywiście żartuję, nikogo o to nie posądzam i nigdy nie posądzałem. Ale naszym takim tutaj pasterzem na ziemi bardzo wyraźnym jest chyba od zawsze w działalności tej orkiestry Urząd Miasta i Gminy Wieruszowie, który nas wspiera i w tym roku również porządną dotacją nas zasilił, dzięki której możemy zakupować instrumenty, wyjeżdżać i umundurować się, cieszyć się tą muzyką i mam nadzieję, że cieszyć również państwa. Dziękujemy przedstawicielom, tu pani Renata gdzieś była. Thank you.
kiedy możemy stanąć na pięknej nowej scenie przy wspaniałych światłach, które nam zapewnił Kuba Musiał i jego ekipa i grać na tak wspaniałej publiczności, jaką mamy przed sobą. A skoro mamy trochę czasu, to możemy się przedstawić. Na flecie Klaudia, klarnet Jakub, Szymon, Beata. Saksofon altowe, zagubiony Antoni. Antoni, wstawaj! I Klaudia, brawa dla nich, sekcja saksofonów altowych. Antoni, uczeń szkoły muzycznej w Kępnie, nasz prowadzący saksofonista altowy. Saksofony tenorowe, Kasper Grzegorz. Sakshorny tenorowe, człowiek, który potrafi kiełbaski znaleźć nawet pod ziemią i to za darmo, czyli Marian. Niezastąpiony edytor nutowy Heniu. Jakub, najmłodszy tenorzysta. Już niedługo dołączy do niego tenorzysta Maciek, którego pozdrawiamy serdecznie, stoi pod lampą, uczy się, już niedługo na pewno będzie z nami grał. Maciek, tenorzysta, jeszcze na razie nie na scenie. I najprzystojniejszy z przystojnych, czyli Piotruś. Tubista, rodem z Kępna, sercem z Wieruszowa, czyli Krzysztof. Ochotnik Ochotniczej Straży Pożarnej. I oczywiście niezastąpione, głębokie doły, Marek. Cichy zapada zmrok, więc zbliżamy się do końca. Trębacze najprzystojniejsi w całym w województwie, w Polsce, albo prawdopodobnie i na świecie. Kasper, jego brat Romek, uczniowie, absolwenci szkoły muzycznej w Kępnie to są. Za nimi Waldek i Piotrek, brat tutaj Jakuba. Jeszcze jeden, tak? To troszkę, troszkę mi się jeszcze jeden skojarzyło z takim żartem, może jak mąż wraca do domu, troszkę w stanie wskazującym, i tak już żona, nie denerwuj się na mnie. A żona go tak bierze za habety, tak tutaj całe do szyi i mówi: będziesz jeszcze pił? No Kryśka, co ty? Będziesz jeszcze pił, się pytam? No Kryśka, przestań, że widzisz, w jakim jestem stanie. Będziesz jeszcze pił? No dobra, polej. To jest ten jeszcze jeden. Dobrze, więcej kawałów nie opowiadam, bo dostanę znowu
puchar za suchar od orkiestry. Proszę Państwa, trzeba parę rzeczy opowiedzieć parę rzeczy jeszcze. Mianowicie nie byłoby nas dzisiaj tutaj, gdyby nie Wieruszowski Dom Kultury i otwartość dyrektora Kosakiewicza, na pewno, który przyjął tą propozycję takich występów i wspaniale Wieruszowski Dom Kultury ewoluuje. Jak Państwo widzą, na początku to miały być skromne koncerty dla wąskiego grona, bo nikt się nie spodziewał, że będzie taka frekwencja, że Państwo tak licznie będą odpowiadać na zaproszenie Wieruszowskiego Domu Kultury. Dlatego dzisiaj już to wygląda w ten sposób. Ku wielkiej radości dla nas. Także dziękujemy dyrektorowi i tutaj pani Małgorzacie, która nas przywitała, za to, że możemy się tutaj wszyscy tak młodo spotkać. Dziękujemy. Wieruszowski Dom Kultury zaczyna nową serię zajęć muzycznych. Pewnie niektóre będą kontynuowane, pewnie pojawią się jakieś nowe, ale chcemy powiedzieć, że my też zapraszamy w nasze szeregi. Nauka na instrumentach dętych jest darmowa, Jakub? Jest darmowa? A rzetelna? Rzetelna. Instrument masz za darmo? Za darmo instrument. Wszystko, co możemy młodemu człowiekowi dać, ale nie tylko. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, a jest już troszkę w wieku bardziej zaawansowany, zapraszamy również. Mogą się uczyć dorośli. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziękujemy bardzo.